Hej, witajcie tutaj Nexus. Powracamy tutaj do tego miejsca, do Lore Walker Cho i zobaczymy, co dalej się stanie. Jak widać, odnieśliśmy wspaniały sukces przeciwko trollom w Dunmorog i teraz zobaczymy, co dalej nas będzie tutaj czekać. Oczywiście jest tu strasznie dużo ludzi, jest to nowy content, dlatego ludzie się na pewno dobrze tutaj bawią. Mamy Great Key Cache of Treasures, czyli zobaczymy, co ciekawego dostaniemy. A Test of Valor, wow, skończyłem tego questa w końcu, jest, jest, będę mógł oddać i zrobić kolejny legendarny quest, czyli więcej kontentu dla was, zajebiście, okej. Okay. Complete the Dark Heart of Pandaria, dobra, zobaczymy, ciemne serce Pandarii. His champions and the Dark Iron Dwarves worked together to save Iron Forge. The other dwarven leaders were ashamed of their behavior and vowed never again to allow fear or distrust to cloud their judgment. And so it was a human king who helped to unite the dwarven clans so long divided. Free to trust one another, all three dwarven leaders pledged their full strength to the alliance cause. Meanwhile, in the city of Orgrimmar, War Chief Garrosh Hellscream sent goblin dig teams all across the continent of Pandaria. He promised gold and riches to any who could discover for him the hidden secrets of this land that filled Pandaria with such a dark and powerful energy. To my surprise, his people have found something right here in the Sacred Vale. What will happen now? Oh, the story is still being written. O, kolejna ciekawa historyjka. Uwielbiam tę historię Lore Walker Cho. On ma coś w tym swoim głosie takim pandaryńskim, że on naprawdę bardzo fajnie się go słucha, gdy on opowiada. No jak widzieliście, to zwycięstwo, które odnieśliśmy w Dunmorog, dało troszeczkę do myślenia pozostałym liderom tych krasnoludów. No i jak widać teraz, bez żadnych zwątpień, wszyscy razem przeznaczyli swoje jednostki, całą potęgę swojej armii, aby wyruszyć na Pandarię. Teraz musimy akurat zakolejkować się do Czarnego Serca Pandarii, Ciemnego Serca Pandarii. Jest to scenario dosyć ciekawe. Myślę, że teraz dojdzie do jakiejś konfrontacji przeciwko Hordzie, więc to może być całkiem ciekawe. Zapiszmy się i poczekajmy. Zaraz wracam. Okej, witajcie w kolejnym tutaj scenario i tym razem... O Boże, zamieniłem się w goblina, serio? And all of a sudden the rocks started biting back and everyone went crazy! It's bad business! Please, just make it all stop! Okej, dobra, czyli jak słyszymy tutaj, gdy gobliny zaczęły kopać, jest to w ogóle związane z tym, co wam pokazywałem w pierwszym odcinku. Jest to ta dziura wykopana przez głupie gobliny. No jak widać, musimy tutaj pokonać... O Boże, ale wielki, dobra, trzeba będziemy tego drągala pokonać. W sumie całkiem fajnie bym wyglądał jako goblin, co? Dobra, czyli kamienie zaczęły walczyć wraz z tym, jak gobliny zaczęły tutaj kopać. No w sumie coś jednak jest, nawet Lore Walker Cho przyznał, że te skubańce małe, które zaczęły tutaj kopać, jednak coś znalazły. I może to być, kurde, coś nieprzyjemnego tak naprawdę i już tutaj ja mogę się tylko troszeczkę jakby domyślać, co to mogłoby być. Ale na razie nie będę zdradzał wam tutaj tego. Myślę, że będziemy powoli sami sobie wszyscy tutaj odpowiadać na to pytanko. Bo ja także nie jestem oczywiście pewien tego. Dobra, teraz będziemy musieli jakieś artefakty zdobyć. No dobra, collect artifacts from Gear Sleep Well His Workers, coś tam. Dobra, no to musimy zebrać po prostu zwykłe artefakty, jak widać. Aha, musimy wysadzić je. No dobra. Czy mamy jakiś dynamit tutaj, czy coś w tym stylu? A nie, dobra, to i ten koleś coś tam robi. No dobra, spoko. Bo tu widzę jakiegoś buffa. Co to za buff? Aż idę z tego wziąć. Czekajcie, a zamienię się w tego. W niewidkę. I weźmiemy sobie to. Hop.
Co to w ogóle daje? All damage taken reduced by 50%. O, to nice. Czyli wszystkie obrażenia zostały zmniejszone. No dobra, będziemy musieli tutaj tych kolesi chyba pokonać. Dobra, jedziemy. Wszystkie elementale, zobaczcie, że zostały osłabione po tym, jak pokonaliśmy tamtego kolesia. Dobra, ile mamy? Mamy na razie 12 artefaktów zdobytych. Ciekawe tylko, jak się po prostu zdobywa. Na razie nie mam pojęcia. Ten tutaj koleś już rozkminił mniej więcej, jak to działa. No dobra, no my na razie zajmiemy się jako na przykład taki łowca. Po prostu każmy Priestom i innym babom zbierać rzeczy, a my po prostu pozabijamy troszeczkę kamieni. Dobra, kurde, to miejsce naprawdę, żeby kurde takie troszeczkę święte miejsce dla pandarenów, jako że pandareni... A, to trzeba tylko wchodzić to, czy co? What? Odejść, nie chcę atakować nikogo. Wiecie, no to miejsce przez lata było traktowane jakie takie troszeczkę, wiecie, no święte tutaj. No tu się dużo loru tutaj tak naprawdę było, nie? I dlatego ta kraina jest nazywana sercem Pandarii. No jak widać, to jak tutaj rozkopali, to można nawet nazwę tutaj tak przypasować. Ciemne serce Pandarii, ciemne jak tutaj ziemia. Jak widać, te tutaj było porośnięte trawą, wszystko ładnie. No i teraz odkryliśmy tą ciemną troszeczkę stronę. No i zobaczymy, co tutaj ciekawego, kurde, jeszcze może być. Ciekawe, jak to się... chyba wchodzić trzeba po prostu w te. Dobra, to całkiem jest bardzo spoko. No podoba mi się to, szczerze mówiąc. Nie trzeba kolektować, po prostu wbiegać. Jeszcze dosyć ciekawy dźwięk wydają, gdy zbierają to. Dobra, i uwaga, yeah. Dobra, zabiliśmy to wszystko. Ile jeszcze potrzebujemy? Jeszcze 5 artefaktów by nam się przydało. O, ktoś podniósł ten. O, nawet ja sobie jedną skrzyneczkę wezmę. To tak działa. Yep, zdobyłem. Super, what the hell? Co to jest za jakaś ta próbka? Jakiś próbnik tam jest. O. Skończymy już tutaj. Zobaczcie, że muszę jeszcze zebrać. To ja to zbiorę w takim razie. A co mi tam? Yep. Opa. Skończyliśmy. Travel deep into big blossom mine and blast open the walls. Okej, czyli musimy wbić się do wielkiej kopalni, która znajduje się dokładnie tutaj. Myślę, że te geody... Dobra, nieważne. Ktoś spulował. Fuck. Kurde, co to w ogóle ma być? Wow. Nie wiem, nie wydaje się być jakieś mega twarde. Całkiem ciekawe. No dobra, no jest to kamień żyjący. Dobra, uwaga. Chodźcie, gdzie idziecie? Czemu ty tam atakujesz? Chodź tędy! Będę zrobił teraz voice acting. O ja pierdziele. Co to w ogóle ma być? Jakieś te, zobaczcie, że... Quivering blood. Jakieś ten... Blood of Ishayar. I jest to, o Boże, wiecie co? Ta nazwa mi się kojarzy tylko z jedną rzeczą. Wiecie co? Musimy wchodzić do środka. Ta nazwa kojarzy mi się tylko z Old Godem, wiecie? I to może... Kurde, coś ciekawego. Chcę zobaczyć, co jest na końcu tego tunelu. Albo to będzie nowe Sha, które miało gdzieś się ujawnić jeszcze. Jak wiecie, Sha miało 7 głów, tak jakby. I te głowy podzieliły się na 7 Sha. I każde Sha było odpowiedzialne za jakieś tam różne rzeczy, na przykład Sha of Doubt, Sha of Fear, wiecie, takie różne. Ale to, kurde, ta krew tutaj, wow. Albo to będzie jakiś Faceless One, czyli takie niekochane słoniątko, czyli ci, którzy służą Old Godom, nie mam pojęcia. No ciekawe. No zobaczcie, że tutaj, kurde, kopali sobie i nagle coś znaleźli, dziwne. Akurat w tej krainie, no dobra, no, to lecimy dalej. Ale w sumie to nie jest jedyne miejsce, w którym oni zaczęli kopać. Jak wiadomo, nowy Battleground, którego także wam pokażę, czyli Deepwind Gore, jest także miejscem wykopalisk przez gobliny i znajduje się to w miejscu zwanym, już nie pamiętam jak się ta, Valley of the Four Winds. Dobra, już tam widzę, z kimś możemy pogadać sobie. Zaraz załatwimy tę sprawę, okej. Co to w ogóle za ściana? Zobaczcie, to wygląda jak jakaś... Wow, ej, uwaga, ojojoj, coś zaraz, ale pieprznie. What the fuck? What the fuck? Gdzie my jesteśmy, ej? Norushen.
Oh shit, ten goblin się wpakował. Ty durniu, ty żeś myślał, że... O nie, o to nie... To się nie skończy dobrze. Containment failure. Active defense matrix enabled. Oh fuck! Jaki jebitny duży Echo of Ishayar. Shari. Wow, dobra. Czy jak widać, esencja tego kurde sza przelała się na tego goblina, który kurde głupi myślał, że tam znajduje się złoto. I że to jest gigantyczne, wiecie, skrytka. No nie wyszło mu troszeczkę. No i dobra, no musimy się go teraz pozbyć. Widać, kto to jest w ogóle ten tytan? To jest jakiś chyba guard, wiecie? Uwaga, jak go zabijemy... Yes, Dark Heart of Pandaria. I only sleep. Ja tylko śpię, wow. Coś jest nie tak z tym tutaj. Step aside, goblin. This artifact is exactly what the war chief hoped to find here. I am taking it under Korkron protection. Oh, don't you worry, man. I don't think anyone wants to touch that thing again. I'll collect the money and we are out of here. Hey, what is this, huh? This is barely a fifth of the promised payment. You are paid for all workers present, Foreman. The war chief does not compensate the dead. Here's a contract. Payment in full is required. This is what has diluted the vitality of our precious hoard. The war chief graciously permits the families of the dead to live in his city. Die in the service of the Horde should be a great honor! And you see it as another opportunity to line your filthy pockets! Your kind disgusts me! Small, weak, honorless as thieves! Be thankful the War Chief still tolerates your presence at all! Yeah, we'll see who's got Garrosh's back when it counts. What was that, goblin? Oh yeah, hey, no, nothing, your hugeness, you're for the Horde, and all that. Bye! Wow, okej. Udało nam się skończyć to scenario. Jak widać, kurde, całkiem ciekawie, co to kurwa jest? Za przeproszeniem. Nie, tak... To takie coś znajduje się pod Veil? No nie wiem, jak widać, ciemne serce Pandarii. To może to na tym się nie skończy, słuchajcie. I najgorsze jest to, że kurde, Horda jest w posiadaniu tego. I prawdopodobnie jest to, co szukał Garrosh. Więc lepiej trzeba uważać. Albo on to użyje tego, albo nie wiem. No dobra. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Żegna was Goblin Nexus. Jednak nie podoba mi się ten goblin.